Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na kanale Kaspi 12 z serii Kolonia 1990. W dzisiejszym odcinku będziemy zbierać ziemniaki, będziemy je kopać, końcówkę zasada. Niech starczy czasu. Jeszcze pojedziemy siać na pole 53-52. No ale zgasimy pumę, bo po co ma chodzić. Pierw pójdziemy kopać ziemniaki. 60. A mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jakieś dobre sześć przejazdów. Bo dwa rządki naraz bierzemy, także 5 na godzinę jedziemy. O, mogę wam tak pokazać. No i kopiemy sobie powoli pole numer 18. No i taki odcinek ziemniaków, bo długo akcji ziemniaków nie było. Także no. Pozdrawiam. Mam godzin farmingu 1293. No a wczoraj na Facebooku, czy wczoraj? Dwa dni temu na Facebooku odcinku mówiłem, że mam 1291. No czyli widzicie, że 2 godziny tutaj zajęło mi, zanim ogarnę save'a. Czemu on tak się zakopuje ta kopaczka? Nie wiem dlaczego tak. A jak kopałem wcześniej, przed odcinkiem, to normalnie szła. Dziwna sprawa. No na koniu mam 64 godziny. Ponad 65 prawie. No. 15 minut na serwerze jestem. Chyba musiałem. Pole 55 uprawić. Do końca. Bo już była 22 i już nie zdążyłem uprawić wczoraj. No a wiecie, że dzisiaj jest wtorek i mam wolny dzień. Dzisiaj mam cały dzień wolny, także no. Idealnie. Jeszcze fajnie było silnie, że się udało nagrać dzisiaj. No tam trzeba by było skończyć te dary. Ale może się uda. To tam zajdzie trochę czasu. A ja dziennie muszę 4,5 godziny grać farminga, żeby wbić cel. Czyli 1293 musi być końcówka dzisiaj. 4 godziny, czyli 9, to 3, do 14, do CS, no do, 4, do CS-a muszę grać. Farminga. No bo CS ma być o 14, no to tak 13.30 do 14 w farmingu to i dalej. Godziny się będą zgadzały. No. No jak nie dzisiaj nagram osinę, to jutro. Tam nie problem. Osinę nawet mogę w piątek sobie nagrać. No i dobra. No i dobra, na nawigacji kopię, żeby jak najbardziej równo było wykopane te rządki. Noż ty kurczaku. Nie ma, naryje ziemię, potem muszę ją lekko podnieść. I no. I tak to wygląda sobie. Kopanie ziemniaków. Wstałem 20 minut przed odcinkiem. Żeby nie było, że 5 minut przed odcinkiem, tak jak wtedy. Dzisiaj wstałem 20 minut, bo zdążyłem Jokera jeszcze odcinek obejrzeć. Jak siali grykę. Tak więc stałem dzisiaj szybciej. Bo aż 20 minut. Też chciałem wstać o 8, czy tam o 8.30, żeby miał trochę więcej czasu, ale... 9 też jest dobra. A skoro mam wolne, to po co mam wstawać się wyszli.
Nie, no irytuje mnie już to. Przed odcinkiem kopałem normalnie było, wczoraj. Przez pół pola wykopałem bez problemu. Nawet może lekko większe pół pola. Kopałem i nie było problemów, a teraz nie wiem co się dzieje. Wiem, że tak nie powinno się kopać tych rządków, ale... Ale tam pod Cześniakiem sobie to wyrówno. Także będzie wszystko dobrze. Bo trzy przejazdy jeszcze mamy, także... Także luźna góra. I 60 będzie wolna. O, idzie zestaw. No także cała akcja ziemniakiem. Całego pola zbierać nie będę ziemniaku, no bez przesady. Na odcinku. Mam przyczepkę, może zbierzemy. Maksymalnie dwie. I pójdziemy chyba siać. Pójdziemy siać nowe pole. Myślę, że siewy będą ciekawsze, bo w poprzednim odcinku był siew, ale to mam taki malutki. No tak, dzisiaj troszeczkę siewo będzie. No też nic się nie stanie. Ale już wiem, co muszę obejrzeć sobie za chwilę. Noż ty kurczaku! Czemu to nie chce współgrać? To ja nie wiem. No, także godziny się nabijają w maszynach. A i postawiłem drugi panel, bo mam 700... Au. Bo mam 705 tysięcy kredytu. Więcej się nie da, bo mam... Nie mam tyle pól, żeby wziąć więcej. No także jest tak. Tak już to jest. No wziąłem sobie drugi panel, żeby po prostu szybciej serię skończyć. Znaczy to, żeby szybciej serię zakończyć, to też, ale to też, żeby szybciej... Żeby nakręcił szybciej kasa, tak? W sumie mogę dać na 15 czas. No i 1500 dają na godzinę. No, czyli praktycznie cały dzień kręcenia paneli? Cały dzień paneli kręcenia? To jest jedno pole. No, pola są po 20 tysięcy. No dobra, po 30. Powiedzmy, że po 30 są. No to półtora dnia kręcenia. Półtora dnia kręcenia taka na luzie. No i teraz w tym sezonie będzie dużo trucizla i ryje. No ryje to tylko będzie... To i to, te dwa pola, te trzy pola, sorry. A te trzy pola tutaj będą trucizale. Jakże Kasia Reda. I po tych gnimach wlatuje nowy kombajn. Będzie wlatywał. Bo to już czas będzie. No i dobra. 60 tu na bok, miniaturkę mam zrobioną. A nie będę zjeżdżał 60. Szkoda czasu. No i dobra, i zbieramy. Zbieram to na nawigacji, żeby równo jechać, żeby 4 rządki zbierać. O. Po odcinku też będzie zabawy z tym. Nie powiem, że nie. Dobra, będę stał sobie w miejscu. Przyczepą na razie. Ty taki całą szerokością pola będę zbierał. Po dwie łyżki i będę jechał kolejny przejazd. Potem się tak będę przesuwał co chwilę do przodu.
Myślę, że to będzie chyba najefektywniejszy sposób. Niszczyć całe paski. No, dwie łyżki, 3 tony. Czemu by nie? No, myślę, że to jest chyba najbardziej wygodny sposób, żeby zbierać po dwie łyżki z każdego rzędu i tak się przesuwać po prostu do końca pola. Myślę, że wydajniejszego z tego nie ma. No, byłby jeszcze ten wydajniejszy sposób, ale on jest nie do zrealizowania. Jakbym miał jeszcze jednego gracza za sobą, to wtedy on by przyczepą podjeżdżał, to wtedy tak. Wtedy można by było paski jechać. Całe, długie. Ale że nie mam, no to wolę sobie tak pozbierać. Dobra. Można i tak, nie? Dobrze. No, taką przyczepę to jest raz, dwa nasypać, szczerze mówiąc. Żadna tiemkę dało już jest 10 ton. Dobra. Lecimy. I elegancko zbiera się. Jeszcze 3/4 pola zostało. Ale spokojnie, dam radę. Powolutku idzie, tak? Nie, 12 ton. No, 12 minut. I elegancko to idzie, powiem wam. Nie tylko ziemniaki zbierać. Tak robotka idzie. Nie, te dwie łyżki to już dozbieram w tym miejscu. Już nie będę się przesuwał do przodu. Już nie będę przejeżdżał dalej kumą. Bo jest to nieopłacalne. Te dwie łyżki to ja sobie tak zbiorę. No, czy nawet tak blisko od siebie są, że nawet 5 rzadków biorę. O, także jeszcze jedna łyżka, nawet nie cała. Nawet nie cała. Będzie pełno. Dobra, pełno już jest. Pełna przyczepa. Nie brałem pełnej łyżki, bo wiem, żeby zostało. Tak, jeszcze 100 kilo zostało. No więc, nie wiem, w czym problem. Dobra. No i dobra, niech stoi tutaj i ja im to wysypać. Czyli to będzie trzecia ta przyczepa z tego pola już. No serio wam mówię, nie kłamię, to jest trzecia przyczepa już. Już dwie pełne wyciągłem stąd. A co, dwie pełne, to zrobiłem jeden przejazd i po przyczynach dwa pozbierałem. Trochę ciulowo pojechałem tędy, ale dobra. Dam radę. Tak muszę przez całą tą przejechać. Się tu wysypało.
Troszeczkę się wysypało, ale trudno. A czy to tylko te, pewnie, to pewnie tylko tekstura? Sobie to kipniemy. Bo tak nie bardzo chce to się wysypywać. Dobra, także wysypane jakoś. Troszeczkę. Trzeba będzie się tu pobawić później. Turem się trzeba będzie pobawić tam, ale to później. No i dobra, zbierzemy jeszcze jedną przyczepę, z tego co widzę. Zbierzemy sobie jedną przyczepę i pójdziemy siać. No i dobra, tak trochę na styk sobie podjechałem. To tak nawet bardzo na styk. Kurde, trochę za szybko majnąłem tym turem. Ale to się da, spokojnie. To się da, ja wam mówię. Aligancko idzie. Dobra, dawaj, jedziemy, jedziemy. No, trzy łyżki już 5 ton wrzucone. O, czemu S klikłem? Klikłem. Dobrze, zbieramy te pyrki. Nawet pumy nie gasiłem, bo te przyczepy raz, dwa są. Nasypywane, bo już mam 50% nasypane przyczepy, a dopiero przyjechałem na pole, także no. Czemu go tak podbiło tu? Nie wiem. Ziemniaki pozbierane, pozbierane. No i elegancko. To mi się podoba. Jedna łyżka ile? 9%. Dobrze, podoba mi się to. A i dzisiaj o 13 zapraszam do Michaela na kanał, bo on tam rzucił Transport Fever, jakiś nowa seria. Nawet nie wiem, co to za gra. No bo nigdy w nim nie widziałem tej gry nigdy. Dzisiaj ma być niby drugi odcinek. Bo widziałem po premierach. Ma tam 4 odcinki nagrane i wrzucone na premierę. No także 3 godziny zawsze po moim odcinku macie filmu Michaela. Nie wiem, czy tak zawsze będzie, nie wiem, nie pytajcie. Cztery odcinki na razie nagrał, a czy będzie piąty, tego nikt nie wie.
Zaraz będzie premiera za 15 minut. Więc trzeba się sprężać. Znaczy tą przyczepę już nie będę chciał wysypać, tylko sobie ją nasypię. Sobie ją nasypię tylko. Już nie będę jechał wysypywać jej. Jeszcze dwie łyżki z tego co widzę. No ale elegancko zebrany jest. No także myślę, że jakby ktoś był, to cały odcinek i by było pozbierane. To na 200 muszę wziąć. Osiemset? Dziewięćset? Tona? No idealnie, to ma 200 zabrana. No tam bez 6 kilo. W sensie z 6 kilo mija. Dobra, gasimy. Au. I jedziemy siać. Jedziemy siać to ryje. Przecinkę się wyłączało. No bo nie, w zasadzie niech jest auto. No to nowe pole to lepiej niż średni, więc tam automatycznie dozuje. No i dobra, i rozkładam maszynerię. To jest takie pole, że tu chyba bez GPS-a będziemy jechać. Sobie w kółko będziemy jechać najlepsza chyba opcja. Ja sobie to wczoraj stależowałem pole, bo tutaj była trawa. A trawa po trawie, znaczy siać po trawie to jak siewnikiem od razu to też średnio było, dlatego wolałem to sobie stależować. No i za rok, a może teraz nawet, za niedługo będzie mnie stać. Także myślę, że ile ten kawałek kosztuje? 20 tysięcy? 13 nawet. No to jeszcze z 2 godziny. Ja tu sobie dołożę to i tam sobie dosieję ten. I sobie tam dosieję ryję. Czy 2 godziny czasu jeszcze przeleci? No, czyli myślę, że o 16 powinno być moje pole. Tam przeorać miedzę. I będzie dobrze. Tutaj lepsza gleba to 160 kg. Azotingu. Dobrze. No, a to jest tak małe pole, że... Au. To jest tak małe pole, że raz, dwa idzie siewy. Idą. Z tego co widać. Ciekawe będzie się na 54 ciało. To mnie pole ciekawi, jak tam zasiać to. Nie wiem, ale wiem, że po tym sezonie będę bogaty. W pole. Dobrze. Majkę to tam muzykę włącza na bocie. Bo nie tylko wyskakuje. Powiadomienie. Fala. Guzior fala. Nie wiem, co wy wszyscy w tym guziorze widzicie. Nie wiem, takie ładne piosenki. Nie wiem, to w ogóle jest nie mój typ piosenek, także no. Nie będę się wypowiadał. Także, o, jeden przejazd i dosiany. No, a mówiłem to tam. Raz, dwa takie siedzi.
takim poletku też się chce siać. Wjeżdżasz, robisz no, trzy kółka. No trzy kółka praktycznie. Zrobiłem trzy kółka i co? I pole zasiane. No ano. Było więcej kręcenia niż siania, ale... Ale czuję, że jeszcze więcej kręcenia będzie na polu numer 54, które jest 18 tysięcy kosztuje. 19 nawet. 20 prawie. Dobra, ja się nie składam. Tutaj rzepaczek jest malutkie pole. Weź tym kurde bydlakiem to zasiej. Da się. No i dobra, i siejemy kolejne pole. Elegancko. Tutaj obornik był. Także muszę tylko 60 kg dorzucić. Azotu w siewniku. No bo obornik był, nie? Więc dobrze, przynajmniej na nawozie oszczędzą. No, ja przynajmniej na nowość oszczędzam w tym czasie, bo rozrzucanie obornika jest fajne. Tylko wkurza mnie talerzowanie po tym oborniku. To nie powiem, że nie, ale nerwuje mnie trochę to talerzowanie po tym oborniku. W sensie jest takim względem, że talerzówka jest mała. Ale już niedługo będzie nowa talerzówka. W sumie jak ja bym... No. Myślę, że dobre dwa dni. Panel, kręcenie. Dwa, może trzy. I talerzówka jest moja. Chyba, że tą droższą sobie wezmę. Większą. To wtedy 4-5 dni kręcenia i jest moja. $13,250? Serio? $100 w roku. No i dobra, i zasiane. Jeszcze mamy trochę czasu odcinka. Więc sobie włączymy tak. Trycicle. Jęczmień, ziemniaki, burak cukrowy, kukurydza, rzepak, owiec, pszenica, słoneczniki, soja, rzodka, kukurydza, bawełna, topola, ryje. Aha, to ten siewnik nie może trycicle, że serio. A dlaczego to tak? Nie, no ten może wszystko. A oryginalny? Też może wszystko. A dlaczego ten nie może? Nie wiem. I co teraz robić? Chyba trzeba będzie wszystko w ryję zawalić. A ryje to jest to. Droższy, nie droższy. Dobra, walimy wszystko w ryję. Walić. Skoro siewnik nie może siać, to ja tam nie będę wypożyczał siewników, żeby się zasiać całe pola. Ale ryje może siać, to najważniejsze. No ile tutaj dorzuca? 80 kg. Ale tu już jest trochę lepiej nawiezione, to już 60. No tak więc no. Ciekawe, to się zapowiada tutaj ten sezon. Będziemy się przez trzy pola, będę siał praktycznie.
Tak cały czas po skosie będę siał. Będę tu. Gdzieś dotąd powinien 17 do rogu dojechać. Mi się zdaje. Pod górę może lekko zdycha. Ale to się da. Powoli się zasieje. 30 minut. Nie chcę robić 40-minutowego odcinka, ale sobie zrobimy jeszcze tak z 5 minut. 5 minut jeszcze sobie zrobimy. Żeby nie było, że siebu było mało w tym sezonie. Bo w kolejnym odcinku już się widzimy na śliwach. No w kolejnym odcinku już będzie harvesting. No bo nic innego już nie przewiduję. No tak, chyba w kolejnym odcinku już będą żniwa. Według mojego kalendarza. No bo co, ziemniaki wykopane. Trzeba będzie zaorać tam, zasiać ryje. No. Ale i żniwing time będzie za niedługo. Albo sobie wezmę jakiś kombajn. Nie wiem. Pomyślę, jak ten żniwing zrobić. Tak w miarę ciekawie. Żeby wam się nie nudziły te żniwa. Nie, tu nie będę jechał od drogi, bo po co? Bo jak będę po skosie siał, to będę od razu poprzecznik wysiewał. Także to no. Trzeba myśleć, jak się sieje. Ale dobrze, że mam obornika. Bo mam świniuki. I obornika. Mam 5 ton prawie. Ale gnojowice mam dużo więcej. Ale... O, jeszcze 17 świnia teraz będzie. Tak więc łatwo. No, ze świniaków też będzie kasa. Koryta mają full cały czas. Ja nic nie muszę ogarnąć przy świniach. Ja sobie wychodzę i tam czyszczę praktycznie. To jest moja cała robota. Chodzić i wyczyścić. Iść i wyczyścić tylko koryto. To jest moja robotka cała. Przy świniach. Moje masz ponad koryta nawalone, ale to dobrze. Znowu jak będzie tam 98 świń, to się pojedzie wszystkie sprzedać i będzie tam... No. Tak żeby to jest 6, może 4 zostały. To powiedzmy z 90 tysięcy jak udało. To 90 tysięcy to jestem w stanie jakieś dobre, duże pole kupić. No. Elegancko. Do tyłu. O, tutaj mnie trochę wkurza to sianie tutaj w tym miejscu, ale... No to tam jest tylko minuta 5, jak to mówi kolega. No i dobra, zasiany. Poprzeczniaki teraz i no raz dwa pójdzie. Tutaj ten poprzeczniak od domu mam zasiany. Tutaj te drzewka nie wiem czy ich nie wytępię po tych żniwach. I nie przeoram tej drogi. Bo i tak praktycznie to samo się je tutaj. Także nie wiem czy nie wytępić tych trzech drzewek. I mieć tutaj takie fajne duże pole już. Myślę, że tak to chyba zrobię. Drzewo na tarfach chcę zaciągnąć, bo będę miał z tego kasiorę. No jakbym co odcinek jeden land kupywał, no powiem wam, że no. Po żniwach na pewno muszę kupić kombajn. Bez dwóch zdań. Pierw kombajn, a potem ładujemy wszystko w landy. Już będzie ten drugi kombajn. Będzie grała muzyka wtedy.
najpierw ten kombajn trzeba kupić. Jak będzie kupiony ten drugi kombajn, większy, to też będzie ciekawiej się żniwa robić. No i wtedy będzie się fajnie robić żniwa, powiem wam. I wtedy będzie można inwestować kasę w polanie. Mi się podoba, że właśnie, że żniw będę miał dobre, mam dobre uprawy zasiane. Znaczy, no tylko jedną ryję na całych wszystkich polach, ale myślę, że ona mi się oddzięczy kasiorą. Ona mi się oddzięczy kasiorą. Także no. Jeszcze trzeba będzie przyczepę kupić tą większą. A właśnie, przyczepy trzeba sprzedać. Dobrze sobie przypomniałem teraz. Na sklepie stoją. Sprzedaj. I tą sprzedaj. No jeszcze 12 tysięcy mamy zarobione. Tak więc, jakby nie patrząc, jeszcze 2 godziny będzie stać mnie na pole 54. I ja wiecie co, ja sobie po odcinku kupię tą 54, żeby tu już mieć jadny taki kawałek zielony tej mapy. A później w przyszłym sezonie będziemy inwestować tutaj, w trójkę zainwestujemy 100 tysięcy. Trójka, czwórka, siódemka, ósemka, po żniwach te chcę pola kupić. Te pola na pewno chcę kupić, dołączyć do piątki, szóstki i kombajn kupić. No nie, no ty debilu, nie miałeś składać siewnika. Tu jedzie. Do tyłu. No i elegancko. Trzeba będzie to dosiać za chwilę, a to dosieje. O właśnie, to też jest dobre pytanie, bo teraz zobaczyłem coś. Jak tam cena słomy w ogóle? 95 i rośnie. Że no, przydałoby się tą słomę wreszcie sprzedać, bo tam trochę tej słomy leży. Za tę słomę też nie zła kasa by była. Bo tam chyba leży... No, dosyć dużo leży tej słomy. No właśnie, przez ryja jeszcze słoma jest, także no, będzie idealnie. Jeszcze kasiora ze słomy da. Tak więc w ogóle to już będzie sezon praktycznie przedostatni. Nie, no przedostatni nie. No nie wątpię, żebym tyle kasy zbierał, żebym mógł pół mapy wykupić naraz. O, no co film rzucił elegancko. Brzyda? Nie, no. Nie ma Żyda. Znaczy nie jest taki delikatny, ale tam będę go poprawiał, walić. Aż taki łapczywy na ten teren to nie jest. No, także potem co za te drzewa trzy znikają? Ciągnę je na tartak? Dostaję kasę za nie? Nie wiesz, że dostanę za nie kasę? To jeszcze będę miał większe pole. Będę miał większe pole, bo to jeszcze ładny kawał z dobre 7 metrów jest. Michael powiedział, a Kacpiś 12 chujcu chodź na kanał. Nie idę, bo mnie wyzywają. No, dojedziemy do końca i będziemy kończyć odcinek. No. Okno otwórz. Dobra. Zaraz się zrobi. Nie panikuj. No i elegancko. Najgorszy kawałek to zasób zasiania. Gdzie jest sup? Wysepka. Drzewko. Jeszcze najgorszy kawałek został, ale... To się da. Dobra. Także na tyle. Mamy 40 minut, także zatrzymaj czas.
Na razie, trzymajcie się, cześć.